Ty chcesz z majonezem i z Nutellą? Dobra, idę po kanapkę. Która Nutella jest lepsza? Polska Nutella. Nasz przyszły sponsor. Co byś chciał? Chce kanapkę? Wiesz co, może chętnie, bo wiesz, jednak zasmakowała mi ta twoja receptura. Dobra, zrobię ci mniejszą, bo ja jestem większy i więcej potrzebuję. Dobrze. Ty chcesz z majonezem i z Nutellą? Co? Chcę z majonezem, tak konkretnie. Ja już skończyłam etap studiów, ja już nie muszę robić śladu majonezu, ja już jem łychę majonezu na chleb. Stać się mnie! Tyle? No nie tak? Żałuj, nie żałuj! To tu jest któraś z twoich kanapek. Przede wszystkim to żadnych diet, bo diet się tyje, pani nasza. A jeszcze na górze byś mi posmarował na polskiej Nutelli. A to którą chcesz? Jaką chcesz? Ta jest ładniejsza. O Jezu, dobre. To Grzesiek jest ta twoja. Drugi chyba i po ja trzecim się potknął. Jest? Dobra. Tam też coś. Tak bohatersko wybrałeś. Pyszne śniadanie. Co dzisiaj na śniadanie jemy? Rosół skóry. Babciny przepis. Całą noc gotowałem. Z trzech rodzajów mięska? Ale zapach, Boże. Od razu przypomina mi się niedzielny obiad. Schabowy za godzinę. Raj samego z polskiej świni. Proszę ziemniaczki. O, się wysuwają ładnie. Ale uczta. No może się skuszę. Dobre, polskie. Ty, to jest receptura rodzinna razem. Tak. Czekaj, bo teraz to muszę odłożyć. To dla ciebie. Bardzo dziękuję. Proszę, jakie zapalniczki. Niemoralne. Jak u mechaników. Demoralizujące młodzież. Czy plakatu takiego właśnie brakuje, nie? Kalendarza. Sprośnego. To nie jest takie proste. Nino, coś miłego na dzień dobry odpowie do swoich wielbicieli. Herbatkę z rumiankiem, miętą czy cytryną? Tylko grubo. Thank you.
sprawa. Danie rysowe. Biskot, nóż, tela. Pycha. Ale dobre. Nie ma jakiejś takiej zasady, że jeżeli ktoś chce dołączyć do załogi, to musi się wykazać znajomością filmów? Właśnie. Jeszcze nie było, ale... Była taka zasada. Wydaje mi się, że była taka zasada. Znajomością filmów? Tak, teraz jest 67 filmów na naszym kanale. Że przepytywaliśmy, co na przykład w takim filmie, albo co powiedział kapitan. No ale przecież jesteśmy teraz legendarną załogą. Tak? No tak. Jakby chcesz pływać, musisz znać historię, no. To pewien prestiż. A jesteś częścią tej historii. Ty... No, to jest nasz korzeń. Opus magnum. Nasz kamień węgielny. Ale mówimy o kanale czy o pływaniu? Pływanie też jest ważne. Pływanie po kanale. Grzegorz, może my powinniśmy też taką żółtą książkę zacząć pisać. A, międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu. Dla wszystkich fanów, tylko przypominamy, wciąż jest i czeka. Można ją wygrać. Mamy nowsze wydanie. A ile może mieć niedziałających części? No właśnie to testujemy. Ale my naprawiamy na bieżąco. No właśnie. No ważny jest ster, kil w znaczeniu, że żeby nie odpadł. Żagla. Czyli wszystko przed nami jeszcze. I zegar okrętowy. Wyznaczający godziny kolejnych posiłków. Wach. Nie rozdrabniajmy się na drobne. Ktoś chce kanapkę?